Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek widzimy się po raz kolejny w grze Mirror's Edge. Zaczynamy rozdział 4, Reuperburn. Którędy mam iść? Oczywiście, że tędy. To co, bez pewnego przedłużenia możemy chyba już zaczynać. Możemy chyba tędy przez... Nie, pod napięciem. Kurde. Jakbym był sprinterem, jak mógłbym to przeskoczyć? Wydaje mi się, że musimy jakoś tak... Nie, jednak źle mi się wydaje. Może tędy? I będziemy... w stanie coś zrobić. No musimy ewidentnie tam się dostać. Tędy to już się chyba nawet nie opłaca iść. Chyba, że tędy? Nie. Nie. Fuck. Według planów gdzieś tam znajduje się elektryczne ogrodzenie. Najmniej mi w tej chwili potrzeba usmażonego sprintera, więc nie ryzykuj. Wyłącz zasilanie. Naprawdę dało radę tak naokoło przejść? Kurde, sam się zdziwiłem, ale nagle patrzę. No dobra, przeskoczę. To tam mówił do nas, spróbuj włączyć zasilanie, a ja pomyślałem, dobra, przeskoczę. I zobaczymy, jak to wyjdzie, no i jakoś wyszło. Powiem, że jestem dość jeszcze zaskoczony. Super, i możemy to teraz włączyć. Możemy, ale pop jump. I co, chyba teraz tędy. Tutaj. Co? Jak my mamy tak przejść dziwnie? Nie wiem. Tędy nie. Pewnie musimy tędy do góry. Wspinaj się. I z tego poziomu powinniśmy dać radę tak się dostać. O właśnie, mamy kładkę. Piękny skok. No, może nie taki piękny. I co dalej w tą stronę? Okej, okay, rozumiem chyba. Mam nadzieję, że to nie będzie dużo przeciwników, bo nie chcę się z nimi walczyć. Jako tak udało przeskoczyć. I co, które... O, chyba nawet widzę już. Myślałem, że to jest przepaść, dlatego tak skoczyłem. Na szczęście nie było, ale może i wtedy. Na szczęście się nie wywaliłem. Chociaż tyle. Co my teraz tutaj dalej mamy? Na dół muszę iść. A, bo mamy przecież drzwi czerwone. Wcześniej wydawało mi się, że nie było takich. Ale dobra. Co my tutaj mamy? Szukam planu z tego miejsca, to istny labirynt. Bardzo tu cicho. Nie dziwota, że Robert nie wybrał. Ale jeśli korzysta z helikoptera, to pewnie chodzi o jakiś dach. Będziesz musiała dostać się wyżej. No i pewnie chodzi o jakiś dach. O, super, mamy kolejną wentylację jakąś, na to wychodzi. Czy musimy dostać się wyżej, najpewniej na sam szczyt budynku. Ale skoro tam jest helikopter z jakimś ważnym gościem, to najpewniej tam też będzie dużo petników, tych gości niebieskich. Ale oni są akurat łatwiej do załatwienia. Łatwiej do załatwienia, to raczej z nimi nie będzie problemu. I tutaj już nie dało rady się wspiąć, rozumiem. Mamy wrócić na górę? Co jest? Nie rozumiem tego trochę. Aha, może... Nie, nie dam rady. Jak mógłbym się tutaj niby powspinać? Heh, no nie. Ja, że nie wiem, po krawędzi ściany, no też nie. Dało radę tutaj doskoczyć, na szczęście. Nie mam pojęcia, jak mi się to udało. Wskoczyłem chyba na tą ściankę. Kliknąłem Q i znowu z pasji wtedy wskoczyłem tutaj, tak jakby szybki obrót zrobiłem. Potem jak już byłem tutaj, wystarczyło przycisnąć się po ścianie, wskoczyłem tu, wskoczyć i jak widać jestem tu, gdzie jestem. I co, wspinamy się po drabinie i zobaczymy, co nam szykuje rozdział 4. Mam nadzieję, że nie dużo przeciwników, nie chce mi się znowu z nimi walczyć, albo nie chce mi się, kurde, uciekać przed tymi zasranymi helikopterami, które biorą nas praktycznie na jedną seryjkę, bądź na parę strzałów. A raczej tak to miało wyglądać chyba. Drzwi nie mam otworzonych, tutaj z altem nic nie zrobimy. Aha! Dobra, dam radę tak na bok przejść, rozumiem. Szkoda, że tego też nie mamy w jakiś sposób oświetlonego, tylko sami musimy podejść do tego. Co teraz? Drabina się aktywowała. Ła? Czyli powinien tutaj coś wyłączyć. A to wychodzi, to całe ciśnienie, tak mi się wydaje. A jak to wyłączyć?
Nie wiem, najchętniej to bym przeszedł znowu na tą drugą stronę i zobaczyłbym, czy nie mam tutaj jakiegoś przycisku do kliknięcia. Czegoś. O, widzę chyba. Do góry damy właśnie radę i mamy tutaj zawór. I co, przekręcamy, odkręcamy, zakręcamy. Nie wiem, ale ważne, żeby nam to przestało lecieć. Chodzi na to, że już chyba jest wszystko w porządku, więc możemy raczej tędy przejść. Tak, już nic tam nie leci u góry. Super, to, że mnie nie cofnęło tam wcześniej, gdzie musiałem tak skoczyć po sranie. Poważnie? Cholera. Nigdy nie ufać psom. Jest z Rob Bernem. Sam pewnie siedzi po uszy fikarze. Idę tam. Zobaczymy, czego dowiem się o Połbie i Kate. Czemu oni akurat chcą Faith? Przecież jest dużo tych sprinterów, a czemu akurat nas chcą? Przecież my nie jesteśmy jakaś mega wyjątkowi. Chyba. A tędy chyba damy radę. Nie? Czekajcie, czekajcie. A, bo nie wskoczyłem tutaj. Tak. Teraz dało radę. Po schodach? Naprawdę? Tak łatwo? Okej, mi tam pasuje. Zapisywanie gry przy okazji. Możecie mi skoczyć. Mnie się nie grozi. Faith? I ty nie będzie. To jest walka z bossem? Tak! Co jest? Powiem niby... Aha, czyli to tak jakby nie walka z bossem, może tylko chwycić tam za staraną jego pałkę. Teraz powinienem stać radę, tak mi się wydaje, ale kurde, co dziwił mnie ten chłop. Dobra, możemy to już nie, nie możemy tak... Co? Nie możemy chyba. Okej, czyli teraz tak, on nas rzuca, myślałem, że nas złamie w pół, a to kolano. Na szczęście to nie. My mu złapiemy tą pałkę i mu, nie wiem, oddamy tym. A że on zszarżował taką ścianę i nic mu się nie stało? Kurde, posrany jakiś. Tak, to jest chyba jakaś metalowa pałka. Albo rura, o rura, jaka metalowa pałka, co ja gadam. Dostał potężnego hita i sos. O! Możemy zaważyć jego losie? Wystawiłeś Kay Connors, prawda? Tę policjantkę? Tak. To miał być Blina, prawda? Nie wchodzę w politykę. Kto zabił chłopa? Ty? Nie! Ja zatrudniłem... Kto? Profesjonalistę. Spotkanie mam jutro, o drugiej, atrium w galerii handlowej. Poznasz ich! Po co widziałeś się z Millerem? Ha! Na pewno zżera ci ciekawość. Wciągnij mnie, to ci powiem. Uważaj na niego. Spróbuj sztuczeka już po tobie. Okej, spoko. Że ona wciągnie takiego dużego... Wow! Cholera, Merk, ktoś strzela. Major Uberna. Niebiescy zaraz padną na waszą imprezkę, wjeżdżaj fajnie. Kto to był? Kurde. Nie mam pojęcia, ale dobra, musimy się wydostać stąd jakoś. Mówi? Pięknie. Posrana akcja, co to za snajper był? Miał... Czytywanie czegoś miałem, nie wiem, o co chodzi. To był chyba jakiś gościu. O cholera, jasno, zajebiście. Fuck, fuck! Kurde. Ja... Co ja mam tutaj zrobić? Nie, przecież to jest za szybkie dla mnie, że oni wbijają i dają nam już hity. Jak widzicie, dało w teorii radę zjechać. Ten wystarczył, że wbiegłem do pomieszczenia, z którego nie wychodzili, czyli do windy. Wskoczyłem na jakąś półkę i odpaliłem windę. Nie wiem, czy tak to miało wyglądać. Najpewniej tak. Co my teraz tutaj mamy? Kanał, z chęcią sobie wejdę. A raczej zeskoczę. Kolejne drzwi jakieś dziwne, otwieramy. Chyba Scyzor miał rację, że Robert za tym stoi. Ciekawe, kim jest ten jego profesjonalista. Pewnie ten profesjonalista okaże się być kimś tam znajomym. Mam takie jakieś poczucie, że to będzie taki as rękawa naszego znajomego jakiegoś. Jak my mamy tędy przejść? Zajmie niby kamerę tam, ale chyba nie bez przyczyny musiałem tutaj. Aha. Fuck. Co za drzwi? Ale to już... Czekaj, to jest na około? No ta, ale... Jak miałbym tędy niby przejść? Czy co?
tam muszę iść naprawdę? Kurde, to nie wiem. Jeszcze raz szedłbym po tej, kurcze, rurze i zobaczyłbym, jakie ja mam tutaj pole widzenia. No niby tędy tylko mogę przejść. No tak. Ta droga też nam by to dała. Tutaj już chyba nic nie widzę. Chyba, że kurde, już chyba wiem. Nie, no ona nie da nam tak jakby wejścia na ten pasek. Mam takie wrażenie dziwne. To nie, ja bym wskoczył tak. A teraz to nie mam zbytnie pojęcia. Jednak dało radę tutaj skoczyć. Wystarczyło wejść na tamte rury, poślizgnąć się po tej ścianie, skoczyć. No i dało radę tędy. Jak dać się jakoś prześlizgnąć na szczęście. Chyba zgubiłaś, niebieski, na jakiś czas. Wygląda na to, że stacja Riding Park jest zamknięta. Coś tam remontują. Wydaje mi się, że tutaj musimy akurat po tych elewas jakoś powskakiwać, ale jak dalej? Kurde, jak mógłbym wejść tutaj na górę? Tego nie wiem, albo już wiem. Chociaż... Dobra, na szczęście dał radę. Teraz muszę jakoś... Tędy, pięknie. No i... Czemu? Co jest? No i teraz straciłem czas i teraz umrę. Oni zaraz tutaj przyjdą, no i będzie przypał. Naprawdę? No czemu? Kurde. Dobra, wreszcie. Kurde. Co teraz tutaj mamy? Musimy wejść, zejść niżej w sumie. Coś takiego chyba słyszałem. No to wchodzimy niżej. Fuck. Aha, czyli już przegrałem. No to dam już im się zabić. Czyli ja muszę tutaj w idealnym timingu skończyć to. W zasadzie wejść tutaj i tam przeskoczyć. Wydaje mi się, że tak. Innego wyjścia tutaj z tej całej sytuacji nie widzę. Więc jeszcze raz, biegamy tędy. I musimy to chyba na faście zrobić, tylko jak? Sam trochę już nie wiem. Dobra, tak. Aha, no tutaj jest zawsze tak. Co teraz niby? A, przycisk. Tam też był chyba przycisk. Nie, to nie było przycisku chyba. Nie, nie, i tak nam jedna śmierć nic nie robi. Czyli tak, tędy. I co na prost. Fej, szykuj się do starcia. Och, cholera. No to będzie bijatyka. Dajesz czerwoną broń. No czemu? Nie, no już dam się im zejść, bo za dużo HP straciłem. Ale czemu ja nie mogę tej czerwonej broni, kurde, przechwycić? Przecież już miał. Już było widać. Jestem im złomny w tą grę. Tak, weźmiemy to spowolnienie, z której tak nam gówno da. Dał nam heada. Niby broń przechwycona. Co teraz? Co? Na góry mamy iść? Nie no. Jasna! Dostał parę potężnych hitów. Karabinek z chęcią przyjmę. Jakie to głośne, co jest? Tym się strzelać nie da. Zresztą ma kurde taki odrzut i taką zasraną czułość. Ty gnoj. Ostatni! To czemu ta gra tak mnie nie lubi? Dobra, wreszcie dało mi radę pokonać tych gości. Nie bo jesteś mega trudni, ale wystarczy tylko strzelać tą bronią niby. To i tak ma posraną czuć i mega duży odrzut. No i co teraz? Musimy się stąd jakoś wydostać. Coś mówił, że w tym metrze jest jakieś przejście chyba. Ale dobra, możemy teraz dołem. O, widzę fajny parkour w sumie. Dał radę, super. A teraz bok. Pięknie. Znowu obrażenie drzwi.
Aha, czy musimy jakąś górą przejść? No, niestety tak. Fuck, jak mógłbym to niby poprzeskakiwać? To jest znakomite pytanie. Wydaje mi się, że muszę to szybkie combo tak jakby zrobić. Tutaj. Fuck. Jednak nie. To znaczy, na pewno musimy tutaj combo to zrobić, ale ja jestem, nie wiem, jakiś za wolny. To nie wiem, jeszcze raz, może jakoś... Fuck. Aha, super. Dało radę wreszcie zrobić! Kurde, ale pokczam. Którędy teraz? Dobra, widzę drzwi. Walamy się na pełnej. Przycisk aktywujemy. Co my tutaj mamy? Jakieś ulotki, które nas nie interesują. I teraz musimy tam na dół wrócić. Mam nadzieję, że tak, że tego nie zrąbałem tutaj. Ale nie, no tutaj były drzwi, które były zamknięte. One są otwarte, super. Teraz tutaj, okej. Nie shift. Niebiescy, coraz bliżej. Ruszaj się, Faith. Tracę twój sygnał. To traci, bo niestety wbiegam do tego nastaranego metra. Ła? Nie jest nas bije, ale dobra. Szybko. Uniknęliśmy pociągu. Teraz tutaj niby. Fuck! Jak mogłem tam niby przeskoczyć, żebym mógł się tego chwycić? Ale muszę ewidentnie na tam iść. Chyba, że jakoś tak. Wow! Super. Turbiny jakieś. Drzwi, przez które nie przejdziemy. Przepraszam bardzo, co? Co my mamy tutaj zrobić? Jak mam tutaj niby przejść? Miałem tutaj przejście na dole. Bałem się trochę tędy schodzić, bo nie wiedziałem, czy przypadkiem czegoś nie srąbę. Ale dobra, mamy już przejście. Czemu ja to przeleciałem, a nie przeszedłem? Nie wiem. Muszę się chyba tam dostać na drugą stronę, więc to... Co jest? Czemu ja to przeskakuję, nie mogę się tego chwycić? Co jest nie tak? Czemu ja to ciągle przeskakuję? Co jest? Teraz jakoś dam radę się tego chwycić? Nie wiem kompletnie jak. Ale dobra, niech już będzie. Co my tutaj mamy? No musimy tam wyłączyć te wentylatory. A powinniśmy dać radę chyba tędy. Pięknie. Wyłączamy. No teraz chyba możemy wrócić. Tak. Wyłączone. To mi się podoba. Jak? Gdzie? Pociąg. Spróbuj pociągów. Fuck! Dobra, jeszcze raz. Spróbuj pociągów. Jakiegoś takiego dłuższego bym chciał znaleźć pociąga. Dłuższy pociąg. O, jedzie. Super. Jeszcze nie mamy sobie takim przejechać. Kolejny czarter mamy, czy jak? Trochę głośno się wydaje, nie wiem czy tak jest, ale słuchawka ma jakoś tak to mega głośno. Oła! A że my uniki tutaj jeszcze musimy... A, to miał być przeskok! Jezus! Ja bym się już zesrał w takiej sytuacji. Oła, znowu nogi. Dajesz, fej, dajesz. O! Kastenka? Zapis gry? Co jest? Czemu? Dlaczego? Cholera, niebiescy zatrzymują pociągi w tunelach.
plecami masz pociąg, zmiataj stamtąd. Ja po prostu przysięgam, nie miałem wcześniej kwestii, żebym przeskoczył na ten zastrany drugi pociąg. Przysięgam po prostu. Jeśli wpadniesz w tarapaty, Celestia jest w pobliżu. Pomoże ci. O czym myślisz? O mordercy. Tak? Tak. O mordercy Pope'a. Dostałam cynk o spotkaniu w New Eden Mall. Chyba tam zajdę. Cholera, Faith. Czemu to robisz? To nie twoja walka. Nie wiem. Schowaj się gdzieś. Kiedy byłam dzieckiem, nie lubiłam dawnego miasta. Moi rodzice lubili. Przynajmniej uważali, że coś warto chronić. Mama i tata przyjaźnili się z Pope'em. Organizowali protesty, pikietowali przed biurem burmistrza, zabierali nas na pochody. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego. Merk mówił, że twoja mama zmarła. Zabili ją w czasie zamieszek w Śródmieściu. Marsz z tragicznym finałem. Przykro mi. Potem jakoś nasze drogi się rozeszły. Ojciec sobie tego nie wybaczył, a ja po prostu niedługo później odeszłam. Potrafiłam mu wybaczyć. I wtedy poznałaś Merka? Nakrył mnie. Na włamaniu do jego mieszkania. No coś ty. Nigdy o tym nie wspominał. Zaproponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście z ulicy. Niewiele więcej mi zostało. To, co teraz robisz, to najszybsza droga do grobu. Wrobili w to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej to winna. Przetrwam. Tym się przecież zajmujemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też trochę pożyć. Pójdziesz ze mną jutro? Przydałaby mi się pomoc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. Mówi, że za dużo się obijam. Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą do mnie strzelać. Ruszaj. Faith. Uważaj na siebie. Galeria handlowa New Eden jest na wprost, ale uważaj, niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Callahan, więc pełno jest blokad. Już mam informację odnośnie kolejnego, piątego już rozdziału New Eden, czyli chyba Nowy Eden. Tak mi się wydaje, szkoda, że tego nie przetłumaczyli. Powiem, że rozdział czwarty trochę mnie poddenerwował, jeżeli chodzi o same mechaniki. Naprawdę, nie wiem czemu, ale mi się nie wyświetlała kwestia, w zasadzie nie odtwarzała kwestia, żebym przeskoczył na zasrany drugi pociąg, dlatego tyle czasu niestety to zajęło. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego odcinka. Siemka.